To jest nudna historia. Wydrywa z trochę. Nie ma ze mną Dominika. Pokój jest pusty i bardzo prosto urządzony. Jestem w centrum medytacji. Jesteśmy w sumie oboje, tylko że Dominik jest w zupełnie oddzielnym budynku. Ja jestem w budynku dla kobiet, on jest w budynku dla mężczyzn. Po raz pierwszy w naszej podróży i chyba po raz pierwszy od kiedy jesteśmy razem, jesteśmy osobno, mimo że jakby tak bardzo blisko geograficznie. Ale przyjechaliśmy tutaj w ramach Workawaya. Przyjechaliśmy po to, żeby pielić mnichom buddyjskim w ogrodzie, żeby pomóc im utrzymać ogród. W zamian za to możemy tutaj zostać, doświadczyć tego, jak oni żyją, a także być częścią jakby tych medytacji. W tle słychać psa, który szczeka bardzo głośno. Pewnie się czymś denerwuje, drażni, wkurza. Przydałaby mu się medytacja. Na pewno by się chłopak wyciszył. A więc brak internetu, brak karty SIM, dozwolone tylko przyciszone rozmowy oraz ograniczony kontakt fizyczny. Jak my mamy to wytrzymać po takim czasie spędzonym 24 godziny na dobę ze sobą? W tym Workawayu spodziewaliśmy się tego i jest to ciekawa próba. Nie ma tutaj jednak na przykład możliwości swobodnego nagrywania, co trochę się odbiło na jakości ujęć, jakie robiliśmy z przyczajki. Nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć się do roboty. Do pracy, rodacy w Malezji. Co powiesz o zadaniu, jakie musisz wykonać? Nie należy do najlżejszych. Mamy do wyboru pielenie albo wyrywanie bambusów. Postanowiliśmy to zmiksować, żeby nie zrobić tego najłatwiejszego za wcześnie. No i bambusy już dwa poległy. Jak możecie zobaczyć, były całkiem wysokie do nieba, ale udało nam się, bo chcieć to móc. Jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję. Podobno wielka podróż to tylko sama przyjemność i korzystanie z niej i można się wyspać. No można, warunkiem, że wysypiacie się do godziny po 15:07, bo o 7 jest śniadanie, a potem trzeba zaiwaniać w ogródku przez 3,5 godziny, żeby dostać lunch, ale za to po lunchu już możecie robić, co wam się żywnie podoba. Na przykład możecie iść pomedytować. Nam póki co nie wychodzi, Dominik przysypia, a moje myśli kotują gdzieś tam już w planach na przyszłe miesiące. Okej, ale jak wygląda tutejszy dzień? Więc zaczyna się bardzo wcześnie, bo już chyba o 5:30 rano można iść na pierwszą medytację, która kończy się 15 minutami śpiewów chwalebnych i potem o 7 rano jest śniadanie. Najpierw jedzą mnisi, którym jedzenie jest serwowane przez joginów, którzy przyjechali tutaj medytować. W momencie, kiedy ci już wezmą to, co chcą do zjedzenia, dają błogosławieństwo dla tych, którzy serwowali. Mnichowie sami nie mogą wziąć sobie jedzenia. Jest to zakazane w tej religii, ponieważ kiedyś ludzie przyłapali mnicha, który podbierał jedzenie z grobów zmarłych i no, nie podobało im się to za bardzo, w związku z czym Budda zakazał mnichom jedzenia, jeżeli nie jest ono oferowane im bezpośrednio. Po czym jedzenie jest zanoszone do naszej stołówki i tam my możemy je skonsumować. Z tym, że znowu jogini tym razem mają pierwszeństwo, czyli najpierw mnisi, potem jogini, potem na końcu my. No i jedzenia i tak jest tyle, że naprawdę nie da się tego przejeść. Po śniadaniu wszyscy zabierają się za sprzątanie. Albo grabią liście, trawnik i tak dalej, albo zmywają naczynia, czyszczą podłogi i no, wszystkie takie porządkowe zajęcia. O 9:00 wracają do swojej medytacji. I tak do lunchu mają sesję medytacji siedzącej i medytacji stojącej, kiedy chodzą i medytują. Potem jest lunch, 2 godziny przerwy i znowu medytują do wieczora. Z przerwą na chyba o 7:00 wieczorem na chanting, śpiewanie tych pieśni chwalebnych. Więc w ciągu całego dnia mają naprawdę chyba z 10 godzin medytacji, czy to stojących, czy to siedzących. Dla mnie wow, strasznie dużo.
i podziwiam ich, że potrafią tak wysiedzieć albo właśnie sobie spacerować i się skupić. Wiadomo, nie trzeba robić tego non-stop. Podobno najważniejsze jest, żeby zrobić jakby to na tyle dokładnie, żeby się wyciszyć, wyłączyć wszystkie dźwięki dookoła siebie i jakby żeby być samym ze sobą, albo nawet stanąć obok siebie, jeżeli ma to jakiś sens. Także tak wygląda ich dzień. Niektórzy przyjeżdżają tutaj tylko na tydzień, inni na 3 miesiące, co wydaje mi się strasznie długim okresem czasu. I szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, jak ci ludzie się odnajdują w momencie, kiedy już wracają do tej rzeczywistości, gdzie nagle tych dźwięków jest strasznie dużo. Chociaż tutaj pewnie, jak słyszycie, to też co chwilę skrzypi jakaś koparka, bo coś się obok buduje, jakiś kogut pieje, czy szczekają psy. Także wcale nie jest tak cicho i wcale nie jest tak łatwo się wyciszyć. Sobie tour po moim pokoju, który jest taki bardzo oszczędnie wykonany, nie ma tu żadnych dekoracji, żadnych kolorów, farb, tapet, wszystko jest bardzo skromne, nie ma w całym tym medytacyjnym centrum lustra, w żadnym z łazienek, a pokoje są właśnie skromne, mają wiatraki, po 2 łóżka, chociaż pokój dzielę sam z sobą. I to wszystko tak naprawdę. Na ścianie znajduje się instrukcja, cały rozpis, rozpiska tego, co wolno, czego nie wolno. Nie wolno na przykład spać nogami do Buddy lub do świętego drzewa. Reszta budynku jest również bardzo skromna. Wszystko jest wykonane właśnie w szarych ścianach. Tutaj są takie charakterystyczne okna z moskitierami, które pozwalają chronić się przed licznym robactwem, a jednocześnie zapewniają wentylację. Łazienka również. Zlew wykonany taki kamienny, do tego są łazienki zarówno kucane, jak i siadane. I coś, co mnie trochę brzydzi. Tutaj jest pełno butów. I zasada tutaj w centrum medytacyjnym jest taka, że wszystko, co jest w common roomie, może być używane przez wszystkich, czyli w tym na przykład klapki. Jest tu kilkadziesiąt par, po prostu bierzesz, które chcesz, odkładasz, gdzie chcesz, wchodzisz do budynku, zakładasz też, które chcesz, czyli można bardzo łatwo zaktualizować swoją grzybicę. Po 4 dniach dostaliśmy wychodne. Muszę przyznać, że bycie w centrum medytacyjnym jest nudne. I naprawdę cieszymy się, że wyszliśmy, bo poczuliśmy takie doładowanie energii podróżniczej do zwiedzania. Taka ucieczka od tego centrum. Nie jest tak źle, ale chyba potrzebowaliśmy już po prostu wyjść, móc porozmawiać, złapać się za rękę, pożartować, a nie taki rygor zasadowy. Podczas podróży mieliśmy okazję obejrzeć film dokumentalny o Malezji. Konkretnie o ceremonii Thai Pusan. No, prawdopodobnie źle to wymawiam. Jest to święto hinduistyczne odbywające się w Batu Caves, które znajdują się niedaleko Kuala Lumpur. Samo święto co prawda odbywa się na przełomie stycznia i lutego podczas pełni, ale mogę wam powiedzieć o nim coś więcej. Możecie je kojarzyć ze scen, kiedy to ludzie przebijają sobie ciała hakami, włóczniami, szpilami, nie tylko plecy czy klatkę piersiową, ale także poliki czy język. To jest właśnie ta ceremonia, podczas której śmiałkowie chcą złożyć najwyższe modły do Boga Wojny. Zanim poddadzą się próbie, muszą się oczyścić, czyli trochę przegłodzić oraz bardzo dużo medytować. Podczas samego rytuału są oni upici napojem, który powoduje, że nie czują bólu oraz wpadają w trans. W ich skórę są wbijane liczne haki, które ciągną wózek z małym ołtarzem. Muszą go przeciągnąć przez cały plac, dotrzeć do 272 kolorowych schodów, które prowadzą na szczyt do jaskini. W samej jaskini muszą złożyć swoją prośbę i modlitwy do Boga, a Bóg w swojej łasce ma chronić ich zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Sam kompleks jaskiń Batu odkryto w XIX wieku. Jest naprawdę imponujący, bardzo nam się podobał. Zwłaszcza sklepienie, które sięga ponad 100 metrów, a biegają pod nim małe małpki, które zrzucają na turystów ukradzione resztki. Bo małpy to tak naprawdę super szybcy złodzieje, którzy się nie wahają. Turyści świetnie je wyszkolili, pokazując, że reklamówki to jedzenie. Co gorsza, wszyscy je zachęcają do kradzieży, rzucając na przykład butelki z napojami i śmiejąc się, że mała małpka otwiera izotopy
konik, bo chce sobie uzupełnić elektrolity. Małpy w ten sposób utraciły tak naprawdę strach do ludzi i stały się w pewnym sensie zagrożeniem dla osób, które posiadają kamery oraz brak aktualnego szczepienia na wściekliznę. Dzisiaj spotkaliśmy rodzinę, która podróżuje z pięciorgiem, tak, pięciorgiem małych dzieci. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale od teraz wymówka, że nie mogę podróżować, bo mam małe dzieci, po prostu już w ogóle nie ma jakiegokolwiek miejsca bytu. Niesamowite, z jednym dzieckiem myślę, że jest trudno, z dwójką również, ale z piątką? Wow, szacun, mega szacun. Kuala Lumpur wybraliśmy się jeszcze do ogrodów orchidei, które miały być konkurencją dla tych w Singapurze. Szczerze mówiąc, wyglądały na opuszczone. Za mną znajduje się budynek zbudowany w starym malezyjskim stylu. Jak zwrócicie uwagę, jest on postawiony na takich jakby słupkach. Dlaczego? Legenda mówi o jakichś złych mocach, które podobno porywały dzieci. W związku z czym rodziny budowały takie domki na wysokości, żeby te dzieci ochronić. Może kiedyś jeszcze wrócę do tematu medytacji, bo generalnie nawet samo siedzenie, takie pół godziny, po prostu żeby posiedzieć i nawet jeżeli mi te myśli gdzieś tam dryftują, to mam wrażenie, że się trochę wyciszam. Drugiego dnia tutaj miałam taki mini kryzys w postaci tego, że po prostu zaczyna do mnie docierać, że my już niedługo wracamy z podróży i będzie trzeba do tej rzeczywistości jakoś się z powrotem przyzwyczaić i będzie tutaj szukanie pracy, będzie wybieranie miejsca, gdzie w ogóle chcemy wrócić, no jakieś odnalezienie się i tak dalej. Jestem osobą, która lubi mieć w miarę poukładane te rzeczy, niekoniecznie wszystko zaplanowane od A do Z, bo uwielbiam spontan, natomiast jest to taka pewność, że będzie to coś, nie wiem, ten dochód, ten komfort, takie bezpieczeństwo, no nie wiem, posiadania właśnie, no pewnie pracy, nie wiem, dachu nad głową i tak dalej. I o tyle, o ile wiem doskonale, że mamy rodzinę, mamy przyjaciół i na pewno się odnajdziemy, tak gdzieś podświadomie już po prostu mój umysł zaczyna o tym myśleć, więc trudno było mi się tutaj skupić, ale mimo to samo siedzenie gdzieś tam pomogło mi się trochę wyciszyć. Ja już jestem spakowana, łóżko już jest wyczyszczone. Niestety w momencie, kiedy zbierałam z niego prześcieradło, odkryłam, że łaziły po nim takie malutkie robaki. W związku z czym zgaduję, że to one mnie tak żarły po nocach. No ale już stąd wyjeżdżamy. W momencie, kiedy się zorientowałam, że właśnie miałam takie towarzystwo, to wszystko z plecaka wyciągnęłam, przełożyłam na lewą stronę, wytrzepałam 5 razy, ale i tak myślę, że pierwsze, co zrobimy w Kuala Lumpur, to mega pranie. Najlepiej w 1000 stopniach. Tydzień zleciał nam tutaj jak z bicia strzelił, chociaż były momenty, że nam się mega strasznie nudziło. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że pielenie 3,5 godziny dziennie może nie brzmi jak jakieś mega wyzwanie, ale jednak może znudzić. Także podziwiam nasze mamy, które w ogrodach mogłyby siedzieć całymi dniami i dubać, i pielić, przesadzać, kopać, rozkopywać, przenosić, podziwiać, pąchać. Pąchać? Really? Więc, jak moje wrażenia? Pierwsze, wydaje mi się, że może tak nie do końca dałam temu miejscu szansę, jeżeli chodzi o samą medytację, bo o ile byłam medytować może ze 4 razy w sumie wszystkiego, o tyle no, nie udało mi się osiągnąć jakiegoś wysokiego poziomu i też pewnie dlatego, że właśnie mój umysł na chwilę obecną jest już okupowany przez myśli dotyczące powrotu do Polski, który w momencie, kiedy my tutaj jesteśmy, odbędzie się za jakieś 8 tygodni, więc no, nie mogę się powstrzymać i myślę o tym, co to będzie, kiedy wrócimy, czy to do Polski, czy to do Anglii, jeszcze sami nawet nie wiemy dokąd. To już koniec dzisiejszego vloga, mam nadzieję, że się wymedytowaliście. Koniec zarazem też naszej podróży. Po ponad 300 dniach jesteśmy już w Polsce i to byłby koniec projektu Światu na głowie. Skoro projekt i podróż się zakończyła, trzeba zrobić wielkie podsumowanie. Oczywiście vlogi będą się pojawiać co czwartek wciąż, ale zróbmy coś razem. I właśnie tutaj wy wkraczacie do akcji. Chcielibyśmy was zachęcić do przesyłania filmów, w których powiecie nam, co znaczy, bo chcieć to móc dla was. Czy jest to wielka wyprawa, którą macie zamiar zrobić, czy może coś małego,
pomóc komuś albo dostać się na wymarzone studia, jak wy interpretujecie w swoim życiu, bo chcieć to móc. Wasze filmy będziemy zbierać do końca października. Jeżeli chcecie je nagrać, wystarczy tak naprawdę smartfon, nic więcej. Przesyłajcie je, polecam przez stronę WeTransfer. Ta strona wygeneruje link, który będzie połączeniem źródła waszego filmu, a nam będzie bardzo łatwo go po prostu pobrać. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości lub macie inny pomysł na przesyłanie plików, skontaktujcie się z nami przez Facebooka lub maila. Jeżeli są wśród nas osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie, ale nie chcą występować przed kamerą, jak najbardziej jest to możliwe. Nagrajcie to, co chcecie powiedzieć na swoich dyktafonach, w telefonach i prześlijcie również ten plik do nas. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie, jak dużo osób weźmie w tym udział, jak dużo osób się zaangażuje. Myślę, że taki fajny, podsumowujący vlog, w którym będą i nasi widzowie, i osoby, które już wystąpiły w naszych vlogach, będzie naszym wspólnym takim filmem, pamiątką z całej tej wyprawy vlogowej. Tym samym jeszcze raz zachęcam was bardzo do wzięcia w tym udziału. Dziękuję wam za to, że zaangażujecie się, stworzycie te filmy. Rozgadałem się i tym akcentem kończę. Widzimy się na pewno za tydzień w czwartek 17:30 i czekam na wasze materiały. Hej! Utopiliśmy kamerę. Utopiliśmy telefon. No szkoda.